Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to coroczny cykl imprez i wydarzeń, który promuje korzystanie z ekologicznych środków transportu. W tym roku całość zwieńczy Dzień Bez Samochodu 22 września. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców bardzo dużo atrakcji, więc są im warsztaty dla młodzieży i dla dzieci. Można zwiedzać zarówno Plac Kościuszki, jak i Dom Renomy. Można wziąć udział w pokazach filmowych, które się odbywają w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Można też wziąć udział w przejażdżce tramwaju, który jest organizowany przez miłośników transportu. Punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu będzie Dzień Bez Samochodu. W niedzielę odbędzie się m.in. wspólne czytanie książki Jak rowery mogą uratować świat z udziałem aktorów Teatru Kapitol, przejazd rowerowy zorganizowany przez Masę Krytyczną, czy gra miejska, dzięki której mieszkańcy będą mogli odkryć zakamarki Placu Kościuszki. Aby wziąć udział w planowanych atrakcjach, na Dzień Bez Samochodu należy dotrzeć tramwajem, rowerem, hulajnogą lub pieszo. Plac Kościuszki będzie bowiem zamknięty dla samochodów. Zachęcamy, żeby skorzystać z tego dnia i żeby dotrzeć tutaj na różnorakie sposoby, żeby z jednej strony wziąć udział w tym, co zaplanowaliśmy na Dzień Bez Samochodu, na finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ale z drugiej strony zobaczyć, jak ta przestrzeń może wyglądać, jak może funkcjonować, kiedy nie ma tutaj takiej ilości samochodów jak na co dzień. Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zainicjowany zostanie projekt Wrocław Bada Ruch. Dzięki badaniu opinii mieszkańców włodarze miasta będą mogli zaplanować działania i inwestycje sprzyjające usprawnianiu komunikacji publicznej. Niejednokrotnie każdy z nas zastanawia się, gdzie powstanie przystanek tramwajowy bądź autobusowy. Dlaczego nie tu, a gdzie indziej tworzona jest linia tramwajowa? Na te wszystkie pytania, te odpowiedzi znajdują się właśnie w tak zwanej ankiecie kompleksowego badania ruchu. W Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zaangażowało się również MPK. W sobotę mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak wspierać w podróży osoby niewidome i niedowidzące. Od godziny 12 przy przystanku koło Opery Wrocławskiej zapraszamy rodziny, ale także każdego indywidualnego mieszkańca naszego miasta czy turystę na warsztaty jazda w ciemno. Są to warsztaty z udziałem osoby niewidomej, podczas której każdy z nas będzie mógł sprawdzić, z jakimi problemami osoba niewidoma boryka się w komunikacji miejskiej. Dzień Bez Samochodu to finał tygodniowej akcji zachęcającej do korzystania z ekologicznych środków transportu, ale ekolodzy i aktywiści miejscy apelują, aby korzystać z takowych również przez pozostałą część roku. Dla Echo24, Mateusz Lubański.